Kolejna uchwała dotyczy zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Czy macie Państwo jakieś pytania i uwagi do tej uchwały? Badamy również. Bo do tej uchwały jest załącznik graficzny, prawda? Ciągle zastanawiam się, czy ta ulica Polna to musi mieć w swoich gminach rozliczających 16 metrów. I chciałbym zadać pytanie, z czego wynika jakby ten podział pozyskania terenów pod tą drogę od tych właścicieli, którzy przylegają do tej drogi, bo on jest taki widać nieosiowy. Bardzo jest jakby na jedną stronę jest przesunięty. Mogliście pytać tego, co nie było to na wiadomo, ale się namywam szczegółowo, bo jest to uzgodnione z tymi właścicielami, a który jest nieosiowy. No pan ma na prostu tej całej rzeczy, które są tym sobotą. Z jednej strony jest pewnie z myślą, to jest 10, to jest 2100. Wynika, że ten podział tych gruntów na drogę jest nieosiowy, prawda? I chciałbym w takiej sytuacji wiedzieć, czy jakieś kontrowersje na przyszłość, czy to jest uzgodnione z tymi mieszkańcami. Moim zdaniem mieszkańcami tak. Czy właścicielami? Może tak, bo to mieszkać... Nie, no, moim zdaniem tak, ale nie jestem tego w 100%.